Witaj na kanale Legendy i Historie. Nazywam się Dawid Kniotek i w moich podcastach pragnę zabrać Cię na wyprawę do niezwykłego świata wyobraźni naszych przodków, opowiadając legendy z różnych regionów Polski. Zapraszam Cię więc do krainy pełnej rozmaitych bestii i magii, w której nierzadko cuda się działy. A jako że w każdej legendzie jest zawsze jakieś ziarno prawdy, podpowiem Ci również, gdzie dziś możesz szukać śladów tychże legend, jeśli oczywiście tego zapragniesz. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Aby pomóc mi się rozwijać, możesz też wykorzystać portal Buy Coffee, kupując mi symboliczną kawę. Link do niego znajdziesz w opisie. Za każde wsparcie serdecznie dziękuję. Legenda o Białej Królewnie. Rzecz się dziać miała w Gnieźnie. Wiele wieków temu, na długo zanim ziemie polskie zostały zjednoczone i schrystianizowane. Ówczesny władca tych terenów żył w szczęściu i w dostatku, za żonę biorąc ponoć najpiękniejszą niewiastę, jaką ziemia gnieźnieńska dotąd widziała. Para królewska niedługo po zaślubinach doczekała się córeczki, jednak nie dane było im wspólnie cieszyć się z dziecka, bowiem królowa nie przeżyła porodu i wydając swe maleństwo na świat, sama musiała się z nim pożegnać. Tragedia ta wyjątkowo wstrząsnęła królem, jednak silnym był on mężem i nie zatracił się w smutku i tęsknocie, a podjął wychowania dziecka i rychłego znalezienia kolejnej żony. Niedługo po złożeniu do grobu ukochanej, za namową swych doradców, by sojusz z sąsiednim krajem utrzymać, król pojął za żonę córkę tamtejszego władcy. Niestety, charakterem po stokroć różniła się od swej poprzedniczki, bowiem nieokiełznana duma i egoizm cechowały ją ponad wszystko. Co gorsza, nie potrafiła zaakceptować królewskiej córeczki z poprzedniego małżeństwa, lekceważąc ją i nie przykładając wielkiej wagi do jej wychowania. Z roku na rok było tylko gorzej, a kiedy nowa królowa doczekała się własnych dzieci, jej niechęć do pasierbicy przerodziła się w jawną nienawiść. Mimo to królewna z czasem wyrosła na piękną pannę, dziedzicząc po swej matce nie tylko urodę, ale i charakter. Uwielbiała pomagać ludziom, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, których życie do cna ze szczęścia ograbiło. Z woli ojca, zawsze w biel odziana, co jeszcze więcej atrakcyjności jej dodawało, zyskała przydomek Białej Królewny. Zazdrosna królowa, widząc, iż jej mąż dużo większą miłością darzy swą pierwszą córkę, aniżeli ich wspólne dzieci, pomału w swym gniewie się zatracała. Musiała jednak tą złość kryć w sobie krzętnie, wiedziała bowiem, że król nie należy ani do głupich, ani słabych, a córki swej będzie bronił ponad wszystko. To też, gdy był w pobliżu, udawała miłą i kochającą, jad i nienawiść w duszy swej tłumiąc. Jak na złość dla toksycznej macochy, możni nie tylko z okolicy, a z wielu odległych krain dowiadywali się o istnieniu dobrodusznej, cnotliwej i nad wyraz urodziwej Białej Królewny, przesyłając swych królewiczów, by ci zdobyli względy króla i jego córki, mając nadzieję na małżeństwo. Tego już wredna królowa nie mogła znieść, szczególnie, że jedna z jej córek dorastała i bliska była osiągnięcia wieku, w którym mogła już myśleć o zamążpójściu. Aby jej pomóc, macocha knuć poczęła, jakby tu Białą Królewnę życia pozbawić. Najlepiej tak, by nie wydało się nigdy, kto za tą zbrodnią stoi. Dobra królewna miała pewien zwyczaj. Każdego letniego dnia, o świcie, zwykła kąpać się w pobliskim jeziorze. Zazwyczaj brała kogoś ze służby ze sobą, jednak nie zawsze, bowiem gdy widziała, że załoga jeszcze śpi, nie chcąc ich budzić, wybierała się nad jezioro samotnie. Niestety, wiedziała o tym też jej mściwa macocha. Chcąc wykorzystać moment, gdy Biała Królewna jest sama i daleko od swego ojca, królowa postanowiła zlecić zabójstwo pasierbicy dwóm lokalnym czarownicom. Kobiety te były znane w tej okolicy, bowiem nie tylko czarami, co leczeniem ludzi i wróżeniem im się parały. Może by więc lepiej było je wiedźmami nazwać? To już tobie, słuchaczko bądź słuchaczu, pod osąd pozostawię. Tak czy inaczej, macocha przekupiła je znaczną ilością złota i rozkazała im utopić nieszczęsną królewnę.
Wiedźmy usłuchały i poczęły knuć plan swej zbrodni. Droga prowadząca nad jezioro była niekiedy nad wyraz gęsta, pełna zarośli i otoczona niemal nieprzechodnimi kniejami. W takim właśnie miejscu miała skryć się jedna z wiedźm i oczekiwać, aż samotna królewna, nieświadoma zagrożenia, podążać będzie leśną ścieżką. Gdy ją dostrzeże, miała ostrzec drugą czarownicę, czyhającą z kolei nad brzegiem jeziora. Dla niepoznaki zrobić to miała skrzecząc niczym sroka. Wiedźmy czaiły się tak każdego poranka przez dobrych kilka dni, jednak ich plan nie miał szans na powodzenie. Biała królewna za każdym razem spacerowała w otoczeniu swych służek. Jednak jej szczęście nie mogło trwać wiecznie. Dobroć serca i niechęć do budzenia służby w końcu spowodowały, że pewnego dnia o brzasku królewna podążała leśną ścieżką samotnie. Nieco znużona kolejnym dniem próby wiedźma, gdy tylko dostrzegła, że w końcu dziewczyna jest sama, szybko poderwała się szeleszcząc otaczającą ją gęstwiną nieco za bardzo i zaskrzeczała gromko, co by swą partnerkę w zbrodni ostrzec. Królewna usłyszała ten dźwięk, jednak pewna była, iż ptactwo jakieś spłoszyła i niczego nieświadoma zbliżała się do brzegu jeziora. Gdy już miała zrzucać swą białą suknię nocną i wchodzić do wody, nagle dostrzegła zakapturzoną kobietę w średnim wieku, która pojawiła się jakby znikąd. Znała ją. Wiedziała, że jest lokalną szeptuchą i zielarką. Toteż mimo zaskoczenia w pierwszej chwili nie obawiała się jej. Wiedźma, uśmiechając się do niej i kłaniając należycie, podeszła do królewny i sięgnęła do swej starej, zniszczonej, skórzanej kaletki i wyciągnęła z niej dziwnie wyglądającą fiolkę, w której dało się dostrzec zielonkawy, gęsty płyn. Kierując swą dłoń z eliksirem do królewny, rzekła jej, że przygotowała dla niej niesamowity wywar, który działa usypiająco. Po jego wypiciu da się we śnie zobaczyć całą swą przyszłość. Mimo pewnej obawy, ciekawość wzięła górę i dziewczyna zdecydowała się zawierzyć wiedźmie. Chwyciła fiolkę, odkręciła ją i wypiła dziwny, zielony płyn. Lekko nią zakołowało, po czym lada moment osunęła się na ziemię, popadając w głęboki sen. Wtedy czarownica znajdująca się nad brzegiem zawołała drugą, a gdy już obydwie stały nad śniącą królewną, rzuciły się na nią, dusząc bez opamiętania, aż w końcu nieszczęsna dziewczyna ducha wyzionęła. Wiedźmy pospiesznie chwyciły ciało i zatargały je na pokład niewielkiej łodzi, którą na tę okazję przygotowały i ukryły w przybrzeżnej gęstwinie. Po chwili wypłynęły i gdy znalazły się na środku jeziora, wyrzuciły białą królewnę do wody, powróciły na brzeg i czym prędzej uciekły do swych chat. Ale jak wiadomo, zbrodnia doskonała nie istnieje. Tak też było i w tym przypadku. Jako że czarownice tak bardzo skupiły się na królewnie, że nie dostrzegły małej dziewczynki, która akurat udała się do lasu nieopodal, aby nazbierać ziół dla matki. Gdy usłyszała głosy wiedźm, po cichu zakradła się na skraj lasu i przyglądała się całemu zajściu, widząc jak czarownice mordują niewinną ofiarę. Oszołomiona widokiem zbrodni poczekała, aż wiedźmy odejdą i czym prędzej ruszyła w stronę zamku, by opowiedzieć tę tragiczną historię. Król, gdy dowiedział się o śmierci ukochanej córki, wpadł w szał. Czym prędzej zwołał swych wojów i rozpoczęła się obława na czarownicę. Nie trwało to długo, jako że jak już wam wspomniałem, kobiety te znane były w okolicy i niemal każdy wiedział, gdzie można je znaleźć. Toteż rychło psy królewskie je wytropiły, a wojowie pojmali. Schwytane wyjawiły królowi całą prawdę, w tym kto zlecił im morderstwo. Władca ogarnięty żądzą zemsty na krnąbrnej żonie ruszył czym prędzej do swego grodziska. Gdy król wbiegł do swych komnat, wpadł w jeszcze większy gniew. Królowa leżała martwa na środku komnaty sypialnej. Zawładnięta strachem przed tym, jak okrutną karę zgotowałby jej mąż, otruła się. Kiedy nieszczęsnego władcę złość puściła, a za to smutek głęboki ogarnął, zażądał on od swych ludzi, by przyczesali jezioro i odnaleźli ciało białej królewny. Ci rozkaz ten wykonali.
wyławiając ciało i przygotowując jej pochówek w miejscu, które ubóstwiała i niemal całe życie chętnie odwiedzała. Niewielkiej górce położonej obok jeziora na skraju lasu. Okoliczna ludność również żałowała po królewnie Nosząca, jako że była osobą powszechnie lubianą i szanowaną za swe dobre serce, usypała jej w podzięce wysoki kurhan, przez co uprzednio niewielki pagórek stał się doniosłym kopcem widocznym z oddali. Dusza Białej Królewny przez całą tę tragedię nie zaznała spokoju i po wielokroć nocną porą widywano tam białą zjawę unoszącą się pośród mgły nad wodami jeziora, które od tamtych wydarzeń bielidłem nazywać poczęto. A co z wiedźmami, zapytacie? Myślicie, że ich zbrodnia uszła im na sucho? Nic bardziej mylnego. Po ich pochwyceniu, gdy wyjawiły królowi całą okropną prawdę, wywleczono je z dala od grodziska, gdzie wychłostano je i pobito nad wyraz bestialsko. A gdy już ledwie żywe były, zatargano je na oddalone nieopodal Gniezna jezioro, w którym to utopione szczezły wreszcie. Tuż przed śmiercią odgrażały się, że powrócą i mścić się będą. I niestety słowa dotrzymały. Ich parszywe dusze zmieniły się w przeraźliwe, wielkie, agresywne ryby o paszczach uzębionych jak u bestii jakiejś. W takiej postaci przez wiele lat dręczyły każdego, kto w jeziorze tym kąpać się zapragnął. Uprzykrzały życie nawet rybakom, których to łodzie atakowały, nierzadko je wywracając. Zatrwożona ludność postanowiła nie zbliżać się do tego miejsca, które odtąd jeziorem pyszczyńskim nazywać zaczęto. Właśnie od tych rybich pysków, co tak namolnie terroryzowały tutejszych mieszkańców. Ponoć z demonicznymi rybami miał poradzić sobie dopiero sam biskup Wojciech, którego dziś znamy jako świętego Wojciecha. Kiedy już ziemie gnieźnieńskie i chrześcijańskie mi się stały, biskup, dowiedziawszy się o zagrożeniu skrytym w głębinach jeziora Pyszczyńskiego, postanowił pomóc lokalnej ludności. Modląc się, przepłynął na łodzi całe jezioro wzdłuż, a gdy dotarł na drugi brzeg, rozkazał zorganizować wielki połów ryb, co by mieć pewność, że w sieci znajdą się również dwie rybie bestie. Tak też uczyniono, no i ponoć to pomogło, jako że od tamtego czasu nikt nigdy więcej demonicznych ryb nie widział. Dziękuję Ci za uwagę i przesłuchanie podcastu do końca. Jeśli ciekawi Cię tematyka legend i historii, zapraszam do śledzenia mnie również na TikToku, gdzie dla odmiany prezentuję filmy o wszelkich mitycznych i legendarnych bestiach. Znajdziesz mnie tam, wpisując po prostu moje imię i nazwisko: Dawid Kniotek.